Siema. Tak na krótko, bo dzisiaj nie mam w ogóle ochoty nagrywać. Oglądałem materiały różne i zadziwił mnie fakt o proteście w moim mieście. Proteście w moim mieście, śmiesznie brzmi. W Target Show widziałem materiał, jak policja zareagowała, jak to nazwali, za ostro zareagowała na tych, co tam protestowali. Znaczy, ciężko to nazwać protestem, to bardziej nazwałbym to bójką. O, bójką. Albo atakiem po prostu na pierdolonych osób. Bo tam były różne osoby z różnych krajów. Według TVP było Somalii, z Niemiec, z Chorwacji, z części arabskich. No. Pewnie to był pomysł nacjonalistów, żeby obić mordę, no, że tak to nazwę poprawnie politycznie, części arabskiej, czy też jak to nazywam, księżycowych. I po prostu wywołać skandal, no ale to jest tylko moje zdanie, moja teoria, więc równie może być tak, że po prostu posprzeczali się, policja przyjechała, ale. To, że się posprzeczali, to jedno, ale żeby wybić okna, policja zareagowała dosyć, no dosyć taki stary sposób, taki stylu trochę zomowski. A dlaczego? No bo wezwali tam policję jakąś tam i przyjechała z sikawką, żeby rozproszyć tych ludzi. Co trochę mi to przypomina lata 80. w Polsce, ale co ja tam wiem, bo ja nie żyłem w tych czasach, więc co ja mogę wiedzieć o tym. Ogólnie rzecz ujmując, te protesty, te bójki w Stuttgarcie to nie pierwszy raz. Jakieś widziałem autentycznie, rok temu widziałem, jak dwóch gości spadaj kocie, jak dwóch gości z jakichś klubów prało się normalnie na Schwabstrasse, więc to jest normalne, bo to jest na porządku dziennym. Według mnie nie warto robić z tego wielkiej afery, bo w Polsce jakoś się nie przejmują, że kibole z Legii Warszawa, czy tam z Wisły Kraków, czy z innego klubu napierdalają się na tych trybunach, chociaż teraz nie mają, teraz jak? No chyba, że mają maski, chociaż oni mają kominiarki, to chuj tam. Więc w tym krótkim filmie chciałem wytłumaczyć sytuację. W sumie chciałem jeszcze nagrać o feministkach, ale ile można już drążyć ten pieprzony ten temat o tych pseudo-kobietach, bo tak szczerze mówiąc, nie chcę mi się o tym nagrywać, po prostu nagrałem krótko i rzetelnie i opisałem całą sytuację. Poza tym wiem, gdzie mniej więcej to było. Na Königstrasse i chyba na Feuerbachu, bo jak byłem tam ostatnio kupić sobie coś do picia, to widziałem jeszcze resztę szkła rozbitego. Więc prawdopodobnie tam też byli ale to już, jak już mówię, to już temat na inne sprawy. Więc trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam ja, czyli DLM3, chociaż teraz jestem DLE3. Więc pozdrawiam was wszystkich. Materiał jest dedykowany trzem osobom: Dark Angel, Oberschlesien Remixer i jednej osobie, której nie wymienię, bo nie chciała, żebym wymieniał, więc no. Więc trzymajcie się i cheers!